Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że nowy Sądz jest widoczny na tej ekologicznej mapie Polski. To mocny punkt. Od kilku lat robimy wszystko, żeby właśnie było to zielone miasto, żeby miało czyste powietrze i nadal będziemy konsekwentni w tych wszystkich działaniach. Dzisiaj w sposób symboliczny kończymy wielką akcję, ogólnopolską akcję. Kończy się właśnie w Nowym Sączu, w mieście aktywnym, ze wspaniałymi mieszkańcami i przede wszystkim z ludźmi, którzy zmieniają ten świat. Bardzo się cieszę, że będziemy już zielonym miastem. Ja dziękuję jeszcze raz bardzo stowarzyszeniu, które prowadziło całą tą akcję. Bardzo się cieszę, że jest z nami młodzież, bardzo się cieszę, że tak licznie przybyli radni, że są prezesi spółek komunalnych, że są przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta. To pokazuje, jak to ważny temat w Nowym Sączu i będziemy zawsze o tym pamiętać i działać. Jeszcze raz witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że spotykamy się tu, gdzie bije serce miasta, czyli na sądeckich osiedlach, tu, gdzie wszyscy mieszkamy, gdzie spędzamy wolny czas. Tu właśnie powinno być zielono, przyjaźnie i przede wszystkim czysto. Czysto, jeżeli chodzi o śmieci, ale także, żebyśmy mogli oddychać czystym powietrzem i o to konsekwentnie będziemy w Nowym Sączu walczyć. Dziękuję Wam bardzo za aktywność, za to, że tutaj jesteście. Dziękuję radnym, dziękuję prezesom spółek komunalnych, dziękuję Młodzieżowej Radzie Miasta, także zawodnikom Sandecji Nowy Sącz, naszym strzelcom, młodzieży, mieszkańcom, że jesteśmy razem i wspólnie podejmujemy te działania. Dziękuję Wam bardzo.